Zunächst einmal bitte ich einfach um Entschuldigung, dass ich den ganzen Plan hier durcheinander gebracht habe durch das späte Kommen. Na początku chciałbym bardzo serdecznie przeprosić, że ten cały plan został jakby pokrzyżowany czy zmieniony z powodu mojego spóźnienia. Es tut mir leid, dass es für euch jetzt auch so spät wird. Ich hoffe, dass das trotzdem geht für euch. Przykro mi, że dla niektórych z was jest już może zbyt późno, ale myślę, że jednak będziemy mogli ten czas dobrze spożytkować. Wir lesen zu Beginn heute Abend aus Epheser 5, die Verse 21 bis 33. Przeczytamy dzisiejszy wieczór z 5 rozdziału listu do Efezjan. Vers 21 bis 33. Od 21 do 33. 5 rozdział listu do Efezjan od 21 do 33 wiersza. Ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje. Albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół. Gdyż członkami ciała Jego jesteśmy. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. A zatem niechaj i każdy z was miłuje żonę swoją jak siebie samego, a żona niechaj poważa męża swego. Und noch aus Kapitel 6, den 4. Vers. I jeszcze z 6 rozdziału wiersz 4. A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie i wychowujcie je w karności dla Pana. Unser Thema für heute und morgen ist Ehe und Familie nach Gottes Gedanken. Tematem dzisiejszego wieczoru i jutrzejszego jest życie, małżeństwo i rodzina według Bożych myśli. Warum ist dieses Thema so wichtig? Dlaczego ten temat jest taki ważny? Nun, erstens, weil wir fast von dem ersten Blatt der Bibel bis zum Schluss immer wieder Ehen und Familien vorgestellt bekommen. Ponieważ od początku Biblii aż do samego końca cały czas przedstawione są małżeństwa i rodziny. Zweitens, wir alle haben mit Familien zu tun. Po drugie, my wszyscy mamy do czynienia z rodzinami. Entweder, weil wir hineingeboren wurden, wir alle. Może po pierwsze dlatego, że wszyscy żeśmy się w jakiejś rodzinie urodzili. Und viele von uns haben darüber hinaus einen Ehepartner gefunden und auch eine Familie. A wielu z nas znalazło partnera życiowego i założyło rodziny. Und da ist es wichtig, dass wir in einer Zeit großer Verwirrung. I ważne jest, aby w tym czasie tak wielkiego pomieszania nicht nach weltlichen Maßstäben, sondern nach göttlichen Maßstäben leben. Byśmy żyli nie według światowych wzorców, ale według Bożych wzorców. Drittens ist die Familie die Keimzelle der Versammlung. A po trzecie, rodzina jest tą najmniejszą komórką zgromadzenia. In der örtlichen Versammlung sind wir nicht als Familien zusammen, und doch sind die Familien in der örtlichen Versammlung. My w czasie zgromadzenia nie zgromadzamy się jako rodziny, ale jednak te rodziny są w zgromadzeniu.
wenn es in unseren Familien geistlich stimmt. Jeżeli chodzi o duchową rodzinę, dann ist das eine gute Voraussetzung, dass es auch in der örtlichen Versammlung geistlich zugeht. To jest to bardzo ważne, aby w zgromadzeniu właśnie duchowo postępować. Keine Garantie, aber eine gute Voraussetzung. To nie jest gwarancją, ale bardzo dobrą, bardzo ważną przesłanką. Wenn es aber in meiner Familie nicht stimmt, kann es auch, was mich betrifft, in der örtlichen Versammlung nicht gut gehen. Jeżeli w mojej rodzinie nie wszystko jest w porządku, to też i w zgromadzeniu będzie szło niedobrze. Viertens finden wir Prinzipien, die in der Familie gültig sind, auch in der Versammlung Gottes. Bo następnym punktem ważnym jest to, że rodzina jest również obrazem na to wszystko, co się dzieje w zgromadzeniu Bożym. Ich nenne zwei. Ja może wymienię dwa takie przykłady. Gehorsam. Posłuszeństwo. Liebe. I miłość. Gilt sowohl in der Familie, als auch in der Versammlung. Jeśli te przymioty dotyczą zarówno rodziny, jak i zgromadzenia. Fünftens, weil die Versammlung ein Gegenbild ist von, nein, weil die Familie, die Ehe ein Gegenbild ist von Christus und der Versammlung. Następną sprawą ważną jest ta, że małżeństwo jest obrazem na relacje, czy relacje w małżeństwie są obrazem na relacje między Chrystusem i Jego zgromadzeniem. Sechstens, ist euch mal aufgefallen, dass der Herr Jesus auch in eine Familie hineingeboren wurde? Po szóste jest, czy zwróciliśmy na to uwagę, że Pan Jezus również narodził się w rodzinie. Und als einen letzten Grund, es gäbe sicher viel mehr, möchte ich nennen, der Herr Jesus in den größten Leiden, menschlich gesprochen am Kreuz von Golgatha, denkt an Maria, seine Mutter. I następnym punktem, myślę, że można by ich wymienić jeszcze więcej, jest ten, że Pan Jezus nawet w tych największych cierpieniach i zniewagach, które przechodził, myślał o swojej matce. Familie ist wirklich ein wichtiges Thema. A więc rodzina jest bardzo ważnym tematem. Und wenn wir die göttlichen Gedanken verwirklichen, können wir ein glückliches Leben führen. Jeżeli Boże myśli urzeczywistnimy w naszym życiu, to możemy spędzić szczęśliwe życie rodzinne i małżeńskie. Wir wollen uns nach dem Wort Gottes richten. Chcielibyśmy się kierować Słowem Bożym. Und das in einer Zeit, wo in unserer Gesellschaft alles im vollkommenen Gegensatz dazu steht. I to w takim czasie, kiedy w naszym społeczeństwie wszystko jest czynione na odwrót. Wenn wir jetzt uns ein wenig mit diesen Versen in Epheser 5 und 6 beschäftigen, jeżeli teraz możemy zająć się tymi wierszami z Efezjan 5 i 6, dann kann ich einfach nicht auf den Gedanken des Epheserbriefes im Besonderen eingehen. To nie mogę tutaj myśleć o tych, czy mówić o tych myślach, które są szczególnie skierowane do Efezjan. Wir beschränken uns einfach auf die Belehrung, die für Ehe und Familie in diesen Versen liegen. My ograniczymy się jedynie do tych myśli, które dotyczą rodziny i małżeństwa w tych wierszach. Mir liegt dieses Thema sehr am Herzen, deshalb werde ich den einen oder anderen Punkt vielleicht direkter ansprechen, als wir das sonst gewohnt sind. Ponieważ leży mi ten temat bardzo na sercu, to chciałbym niektóre rzeczy bardzo jasno i dobitnie nazwać po imieniu, co być może wyda się nam takie zbyt śmiałe czy. Dabei wollen wir eines nicht tun. Jednej rzeczy jednak nie chcemy czynić. Vor allem daran denken, was mein Nachbar oder meine Ehefrau, mein Ehepartner tun sollte. I nie chcę myśleć o tym, chcemy myśleć o tym w czasie słuchania, co dotyczy mojego sąsiada, mojego współmałżonka. Wir wollen daran denken, was wir selbst, was ich selbst verwirklichen soll. Chcemy myśleć przy słuchaniu o tym, co ja sam muszę urzeczywistnić. Diese Verse werden eingeleitet in Vers 21 mit einer Botschaft an uns alle. Te wiersze rozpoczęliśmy 21 wierszem, który dotyczy nas wszystkich. Jest to poselstwo do nas wszystkich.
wie in unserem persönlichen Leben, wie in unserem Eheleben, wie in unserem Versammlungsleben geht es in erster Linie um unsere Gesinnung. Zarówno w naszym osobistym życiu, małżeńskim, rodzinnym, jak i w życiu zgromadzenia chodzi przede wszystkim o nasze usposobienie. Welche Haltung hast du, habe ich meinem Mitbruder, meiner Mitschwester gegenüber? Jaki stosunek mam do brata, do siostry, do współwierzących? Nicht in der Familie, sondern in der Versammlung. Nie tylko w rodzinie, ale i w zgromadzeniu. Und wir verstehen Versammlung als alle Gläubigen, alle Erlösten, die den Herrn Jesus als Retter angenommen haben. A wierzących, przez wierzących rozumiemy wszystkich, którzy przyjęli Pana Jezusa jako swojego ratownika. Einander untergeordnet in der Furcht Christi. Jedni drugim ulegając w bojaźni Chrystusowej. Wenn diese Atmosphäre unter uns Wirklichkeit wäre, dass wir uns einander unterordnen. Jeżeli ta atmosfera byłaby pośród nas, gdybyśmy byli jedni drugim poddani. Dass ich meinen Bruder und meine Schwester höher achte als mich selbst. Gdybym mojego brata i moją siostrę uważał za wyższych od siebie. Nicht weil sie geistlicher oder nicht geistlicher ist als ich. Nie, bez względu na to, czy on jest bardziej duchowy, czy mniej duchowy ode mnie. Sondern weil sie ein Kind Gottes ist. Nie dlatego, ale dlatego, że ten ktoś jest dzieckiem Bożym. Dann schaffen wir eine Atmosphäre, in der Herr Jesus wirken kann. To wtedy stwarzamy atmosferę, w której Pan Jezus może rzeczywiście działać. Wir sehen gleich, dass diese Unterordnung in besonderer Weise die Aufgabe der Frau ist. My wiemy, będziemy widzieć, że to ta uległość jest przede wszystkim zadaniem niewiast. Aber glaubt ihr nicht, liebe Brüder, dass wenn wir das mehr verwirklichen würden unter den Gläubigen, wir es unseren Frauen leichter machen würden? Ale czy my, bracia, nie powinniśmy myśleć o tym, że gdybyśmy sami byli ulegli jedni względem drugich, to wtedy też i naszym siostrom ta sprawa, to urzeczywistnianie szłoby lepiej? Neigen wir nicht dazu, eher zu herrschen, als den unteren Platz einzunehmen? Czy my wszyscy nie skłaniamy się raczej do tego, żeby panować, niż do tego, aby to najniższe miejsce zajmować? Neigen wir nicht mehr dazu, uns als entschiedener, als geistlicher, als reifer anzusehen, statt bereit zu sein, den anderen zu ehren? Czy my raczej nie skłaniamy się do tego, aby panować, aby rozstrzygać, aby decydować, niż do tego, aby innego uważać za wyższego od siebie? Wir tun es um des Herrn Jesus willen, wenn wir uns unterordnen. My to czynimy z powodu Pana Jezusa, jeśli uniżamy się przed drugim. Es ist eine persönliche Haltung, die der Herr Jesus bei dir und bei mir sucht. To jest to osobiste nastawienie, które szuka Pan Jezus u mnie i u ciebie. Damit kommen wir zu den Frauen. Teraz przechodzimy do niewiast. Drei Verse stellt der Apostel Paulus hier euch, die ihr Frauen, Schwestern seid, vor die Herzen. Trzy wiersze apostoł Paweł tu w trzech wierszach zwraca się do sióstr, do żon. Und die Überschrift über diese Verse heißt seid untergeordnet. I takim nagłówkiem nad tymi wierszami mogą być słowa bądźcie uległe. Ich weiß nicht, wie das hier ist. Jedenfalls in Deutschland kann ich euch sagen, dass das absolut verworfen wird in unserer Gesellschaft. Nie wiem, jak u was jest, ale w naszym społeczeństwie w Niemczech to wyrażenie właściwie jest całkowicie odrzucone. Wir haben eine Regierungschefin. My mamy przecież panią kanclerz. Und in dem Beruf sollen die Frauen die Führung übernehmen. I również jeśli chodzi o pracę, to kobiety również są przełożonymi. Und in dem christlichen Beisammensein in den Gemeinden sollen die Schwestern mehr und mehr die Führung übernehmen. I również w zgromadzeniach siostry zajmują coraz więcej miejsca. Gottes Gedanken sind vollkommen das Gegenteil. Ale Boże myśli są całkowicie odmienne. Wenn ihr dem Herrn Jesus gefallen wollt, dann
Jeśli chcecie się podobać Panu Jezusowi, dann gilt für euch, die ihr Ehefrauen seid, dass ihr euch euren Männern unterordnet. To wy waszym mężom powinniście być uległe. Bruder Darby hat einmal gesagt, Gehorsam ist der heilende Grundsatz der Menschheit. I brat Darby napisał kiedyś, że posłuszeństwo jest tą leczącą zasadą ludzkości. Das gilt in diesem Fall besonders für euch. To w tym przypadku jest ta rzecz bardzo ważna dla was. Denkt dabei bitte nicht, dass der Herr euch wehtun möchte. Glaubt nicht, dass der Herr Jesus euch wehtun möchte mit dieser Aufforderung, euch unterzuordnen. Wehtun. Aha, rozumiem. Nie myślcie w tym momencie o tym, że Pan Jezus przez ten wiersz, czy przez to polecenie, chce nam sprawić jakiś ból. Alles, was der Herr Jesus anordnet, ist zu unserem Segen. Bo wszystko, co Pan Jezus powiedział, ma służyć ku naszemu błogosławieństwu. Wenn ihr euch vorstellt, dass ihr euch den Männern, den Ehemännern unterordnen sollt, jeżeli przedstawimy sobie, że przedstawicie sobie, że macie być uległe swoim mężom, dann tut er das in vollkommener Weisheit. To i on tak mówi, to czyni to w doskonałej mądrości. Denn er weiß, dass wenn ihr euch unterordnet, ihr zum Segen seid. Bo on wie, że jeżeli będziecie uległe, to to będzie prowadzić do błogosławieństwa. Diese Aufforderung, dass die Frauen sich unterordnen sollen, wird nicht den Männern gegeben. To zarządzenie o uległości nie jest powiedziane do mężów. Aber euch wird sie skierowane gegeben. Do mężów, tylko do was. Aber euch wird sie gegeben. I wam zostało ono dane. Glaubt ihr, dass eure Kinder euch gehorsam sein werden, wenn ihr nicht bereit seid, euch euren eigenen Männern unterzuordnen? Czy wierzycie, że wasze dzieci będą wam posłuszne, jeżeli wy nie będziecie uległe swoim mężom? Wollt ihr das Ja des Herrn Jesus haben, dann seid von Herzen untergeordnet. Jeżeli powiecie tak Panu Jezusowi, to będziecie w swoim sercu uległe. Was heißt unterordnen? Co to właściwie znaczy być uległym? Das heißt sich in den Dienst des Mannes stellen. To znaczy postawić się pod służbę męża. Das heißt bewusst abhängig sein wollen vom Mann. To znaczy świadomie być zależnym od męża. Das heißt nicht das letzte Wort haben zu wollen. To znaczy nie chcieć mieć ostatniego słowa w małżeństwie. Das heißt, den Mann vorgehen zu lassen. To znaczy zaakceptować męża idącego z przodu, przed nami. Ich hoffe, dass keiner von uns Männern eine Frau möchte, die immer nur ja sagt. Ja myślę, że żaden z mężów też nie chce mieć takiej żony, która by tylko mówiła tak jest. Denn das heißt unterordnen nicht. Bo to nie znaczy uległość. Ihr sollt als Frauen euren Ehemännern eine Hilfe sein. Wy jako niewiasty, żony, możecie być waszym mężom, jako, służyć jako pomoc. Wenn ihr seht, dass wir einen falschen Weg gehen. Jeśli widzicie, że my idziemy złą drogą. Dann habt ihr die Verantwortung, uns das zu sagen. To macie odpowiedzialność coś powiedzieć na to. Wenn ihr seht, dass wir Brüder, eure Ehemänner, vielleicht in einer schlechten Weise etwas sagen. Jeżeli wy widzicie, że my, bracia, mężowie, w jakiś zły sposób coś mówimy. Dass wir vielleicht mit einem anderen Bruder, anderen Geschwistern in einer schlechten Gesinnung umgehen. Jeśli myśmy na przykład z bratem, czy siostrą, czy z kimśkolwiek w zgromadzeniu źle się obeszli. Dann habt ihr die Verantwortung, uns das zu sagen. To wy macie odpowiedzialność nam coś powiedzieć. Aber dann ist eure Verantwortung damit auch getan. Das ist eure Verantwortung, das zu sagen, und dann überlasst ihr den Männern, euren Ehemännern, wie sie damit umgehen. I to jest właśnie wasza odpowiedzialność, aby im coś powiedzieć, ale potem odpowiedzialność, reakcja na te słowa, czy odpowiedzialność na tą waszą uwagę już pozostaje.
po stronie męża. Wohl uns Männern, wenn wir einen Rat annehmen. A lepiej było, czy my mężowie przyjmiemy tą radę. Wohl uns, wenn wir Ehefrauen haben, die nicht einfach immer nur sagen, wunderbar, was du tust. I lepiej by było, gdybyście wy nie mówiły do swoich mężów zawsze, to co ty czynisz, wszystko jest cudowne. Aber wohl auch den Männern, die Ehefrauen haben, die sie unterstützen in ihrer Arbeit, in ihrem Dienst. Ale jak dobrze ma się mąż, którego niewiasta podpiera w pracy, w służbie, jego służbie. In Vers 22 wird das Motiv genannt, warum ihr euch unterordnet. W 22 wierszu znajdujemy jeszcze motyw, dla którego macie być uległe. Weil ihr euch dadurch und nur dadurch dem Herrn Jesus auch unterordnen könnt. Że wy przez to i tylko przez to jesteście uległe Panu Jezusowi. Euer Beweggrund ist also den Herrn zu ehren dadurch. A więc tą najważniejszą pobudką jest to, aby przez to uczcić Pana. Wem ordnet ihr euch unter, den geistlichen Ehemännern? Ordnet ihr euch nur den geistlichen Ehemännern unter? Czy uległość dotyczy czy tylko duchowych mężów? Das fällt jedem leicht. To ta uległość dotyczy każdego przypadku. Treue beweist ihr, wenn ihr euch auch dann uns Männern unterordnet, wenn wir einmal ungeistlich sind. Wierność też polega na tym, że jesteście uległe mężom, jeśli oni okazują się nieduchowi. Denn der Grund eurer Unterordnung, gdyż powodem waszej uległości, Vers 23, ist nicht die Art und Weise des Ehemannes, jest nie to, jakim jest mąż, sondern die Schöpfungsordnung. Ale tym powodem, zasadą tej uległości jest porządek stworzenia. Gott hat das so angeordnet. Tak zarządził Bóg. Deshalb ist es zu unserem Segen. I dlatego to jest ku naszemu błogosławieństwu. Das Ziel der Unterordnung, celem tej uległości, ist, dass ihr gesegnet werdet. Jest to, abyśmy byli błogosławieni. Hier wird das genannt, dass der Herr Jesus des Leibes Heiland ist. Czytamy, że Pan Jezus jest Zbawicielem ciała. So wie er der Heiland des Leibes ist, tak jak on jest Zbawicielem ciała, so werden die Ehemänner von euch, wenn ihr euch unterordnet, zu eurer Fürsorge und zu eurem Segen sein. Tak też i mężczyźni, mężowie, jeśli jesteście im ulegli, on jest ku waszemu błogosławieństwu i prowadzeniu czy żywieniu. Ich hoffe, wir sind das auch als Männer. Mam nadzieję, że my mężowie jesteśmy takimi. Heißt das, dass das eure einzige Aufgabe ist, euch euren Ehemännern unterzuordnen? Czy oznacza to, że tym jedynym zadaniem waszym jest uległość? Das Arbeitsfeld einer gläubigen Frau ist gewaltig groß. Myślę, że pole działania czy pole pracy żon jest niesamowicie wielki. Natürlich, an erster Stelle steht, dass ihr eure Ehemänner und eure Kinder lieben sollt. Na pierwszym miejscu jest napisane, że wy powinniście miłować mężów i wasze dzieci. Zweitens, dass ihr euch um den Haushalt kümmert, Titus 2. Po drugie, że wy troszczycie się o dom, drugi rozdział listu do Tytusa. Aber was habt ihr drittens für eine gewaltige Aufgabe, Kinder zu dem Herrn Jesus zu führen? Ale cóż to jest za wielkie zadanie, aby prowadzić dzieci do Pana Jezusa? Ich habe keinen Zweifel, dass mehr Kinder, ich glaube, mehr Menschen zum Glauben gekommen sind durch Mütter als durch Männer. Ja myślę, że więcej dzieci doszło do wiary w Pana Jezusa przez pracę niewiast, matek, niż przez pracę mężczyzn. Glaubt mir, der Lohn dafür, schon hier auf der Erde, aber erst recht im Himmel, wird gewaltig dafür sein, wenn das euer Ziel ist. Myślę, że ta zapłata
dla was już tu na ziemi, ale też i w niebie jest tym celem. Was ist das etwas Herrliches, wenn man Kinder hat, die an den Herrn Jesus glauben und die man weiterführen darf im Leben mit dem Herrn Jesus. Jakie to jest wspaniałe, jeśli ma się dzieci, które uwierzyły i które można prowadzić dalej ku Panu Jezusie. Ihr habt morgens, wenn ihr zu Hause seid, Zeit mit den Kindern die Bibel zu lesen. Jeśli macie też czas, to czytacie dzieciom Biblię każdego poranka. Tut das. Czyń to. Mit ihnen beten. Módl się razem z nimi. Natürlich nach 1. Korinther 11 mit bedecktem Kopf. Oczywiście według listu do Koryntian 1:11 rozdział z nakrytą głową. Aber ihr könnt in aller Regel viel leichter den Kindern die Dinge erklären als wir Männer Väter. Ale wy w zasadzie macie lepszy sposób i łatwiej potraficie dzieciom wyłożyć te rzeczy niż my mężczyźni. Und wenn ihr noch kleinere Kinder habt, jeśli macie małe dzieci, vielleicht sind in eurer Nachbarschaft auch Kinder. Vielleicht sind in eurer Nachbarschaft auch Kinder. Może też i w sąsiedztwie są jakieś dzieci. Habt ihr euch mal überlegt, ob ihr da nicht auch eine Aufgabe habt? Czy nie myślałyście o tym, że i w tym zakresie macie jakieś zadanie? Vielleicht habt ihr ungläubige Nachbarinnen. Może macie też i niewierzące sąsiadki. Habt ihr schon mal einen Gedanken daran verschwendet, da auch eine Aufgabe zu sehen? Czy nie myślałyście o tym, że i tutaj znajduje się zadanie dla was? Natürlich habt ihr auch eine gewaltige Aufgabe, ein Vorrecht, Gastfreundschaft zu üben. Również macie też i wielkie zadanie i przywilej, aby być gościnnymi. Und ein besonderes Vorrecht habt ihr auch, wenn eure Männer als Brüder am Ort oder darüber hinaus tätig sind, ihnen die Hände zu stärken. Ale też i macie to zadanie, aby braciom, może też i w tym miejscowym zgromadzeniu, wzmacniać ich. Glaubt nicht, dass der größte Dienst der ist, der gesehen wird. Wierzcie, że nie jest tą największą, najważniejszą służbą ta, która jest widziana z zewnątrz. Natürlich ist es wichtig, das Wort Gottes zu predigen. Jest ważne, abyśmy głosili Słowo Boże. Aber Gottes Maßstäbe sind andere. Ale Boże miary są inne niż nasze. So seid von Herzen euren Ehemännern untergeordnet. Gdzie jest to miejsce, w którym macie być uległe swoim mężom? Siebenmal finden wir diese Aufforderung im Neuen Testament an euch. Siedem razy czytamy o tym w Nowym Testamencie. So wichtig ist sie dem Herrn Jesus. Tak ważne jest to dla Pana Jezusa. Es ist zu eurem Segen. To jest dla waszego błogosławieństwa. Dann kommen die Männer, wir Männer an die Reihe. Teraz mężczyźni są zmiankowani w tych wierszach. Habt ihr mal gezählt, wie viele Verse für unsere Frauen da standen? Czy liczyliście już kiedyś, ile wierszy poświęconych jest niewiastom? Und wie viel dann für uns kommen? A ile wierszy dotyczy nas? Dreimal so viel. Trzy razy tyle. Und was ist die erste Aufforderung, die wir bekommen? A jakie jest to pierwsze zalecenie, które my otrzymujemy? Ihr Männer liebt eure Frauen. Mężowie, miłujcie żony swoje. Hatten wir nicht deshalb unsere Frauen geheiratet? Czy myśmy nie dlatego wzięli sobie żony, ożenili się? Und dann werden wir deswegen ermahnt. A jednak jesteśmy pomimo tego napominani. Und das nicht nur einmal. I to nie tylko raz. Auch im Kolosserbrief noch einmal. Również w liście do Kolosan jeden raz. Seht ihr, das ist unser großer Schwachpunkt. Popatrzcie, to jest właśnie naszą wielką słabością. Was heißt denn lieben? Co to znaczy miłować? Dienen. Służyć. Hast du schon mal so deine Ehe gesehen, dass du deiner Frau dienst? Czy już kiedyś tak widziałeś swoje małżeństwo, że powinieneś w nim żonie służyć? Nicht, dass sie dir dient, sondern dass du ihr dienst. Nie to, żeby ona tobie służyła, tylko żebyś ty jej służył.
Wir sind nicht die Paschas zu Hause. My nie jesteśmy paszami w naszym małżeństwie. Wir sind die Diener unserer Frauen. My jesteśmy sługami naszych żon. Wie kann man lieben noch anders erklären? Jak można miłość inaczej wytłumaczyć? Lieben heißt, die wahren Bedürfnisse, in diesem Fall der Frau, kennenzulernen und zu stillen suchen. Oznacza to, aby zauważać te potrzeby żony i zaspokajać je. Nicht Bedürfnisse, die vielleicht die Frau nennt. Nie potrzeby, które być może żona nazwie czy wypowie, sondern die wirklichen, die wahren Bedürfnisse der Frau. Ale te rzeczywiście wewnętrzne potrzeby żony. Um diese Bedürfnisse stillen zu können, muss ich sie kennen. Aby móc takie potrzeby zaspokoić, trzeba je znać, poznać. Weißt du eigentlich, was deiner Frau wichtig ist? Czy wiesz, co jest ważne dla twojej żony? Hast du schon mal mit ihr darüber gesprochen? Czy już na ten temat z nią rozmawiałeś? Nach 1. Thessalonicher 5 wird der Mensch in drei Kategorien unterteilt. W pierwszym liście do Thessaloniczan 5 człowiek jest tam pokazany, czy pokazane są trzy kategorie ludzi. Geist, Seele, Leib. To znaczy to części, z których składa się człowiek, więc duch, dusza i ciało. Unsere Frauen haben geistliche Bedürfnisse. Nasze żony mają duchowe potrzeby. Unsere Frauen haben seelische Bedürfnisse. Duszewne potrzeby mają również. Unsere Frauen haben auch körperliche Bedürfnisse. I również potrzeby ciała. Und wir sollten uns nicht der Illusion hingeben, sie hätten die Bedürfnisse, die wir haben. I nie powinniśmy ulegać takiej iluzji, aby myśleć, że one mają takie potrzeby, jakie my mamy. Wir haben gesehen in Vers 33, dass Mann und Frau einfach unterschiedlich sind. Myśmy czytali w wierszu 33, że mąż i żona są, różnią się od siebie. Und so wollen wir auch unsere Frauen lieben, wie sie sind. I my właśnie mamy tak miłować tak nasze żony, jakimi one są. Geistliche Bedürfnisse sind vielleicht vergleichbar für viele Frauen. Może te duchowe potrzeby są podobne u wielu niewiast. Und die kommen natürlich an erster Stelle. I one oczywiście są na pierwszym miejscu. Geistliches Bedürfnis ist zum Beispiel zu dem Herrn Jesus zu beten. Na przykład duchową potrzebą jest to, aby się modlić do Pana Jezusa. Darf ich dich fragen, wann du das letzte Mal mit deiner Frau gebetet hast? To teraz mam pytanie, kiedy ostatni raz modliłeś się ze swoją żoną? Ich meine nicht beim Essen. Nie myślę tutaj o modlitwie przy jedzeniu, sondern abends, wenn die Kinder vielleicht im Bett sind oder wenn ihr noch keine Kinder habt, so ihr zusammen. Może wtedy, kiedy myślę o takiej modlitwie wieczorem, może wtedy, kiedy już dzieci śpią. Es ist ein Bedürfnis, dass wir die Gedanken Gottes besser kennenlernen. Jest to przez to my lepiej poznajemy Boże myśli. Wann haben wir das letzte Mal mit unseren Ehefrauen die Bibel zusammen gelesen? Kiedy ostatni raz czytaliśmy z naszymi żonami Biblię? Ich meine gelesen. Ja myślę, czytali. Das heißt darüber auch gesprochen. To znaczy również na ten temat rozmawiali. Nicht einfach einen Abschnitt gelesen und dann wieder zumachen und dann geht's weiter. Nie myślę o przeczytaniu fragmentu, zamknięciu Biblii i idziemy dalej. Sondern zusammen darüber gesprochen. Ale kiedyśmy razem rozmawiali na temat Biblii z żoną. In unserer Ehe brauchen wir sowohl ein gemeinsames geistliches Teil als auch ein persönliches. My w naszym życiu małżeńskim mamy ten dział wspólny duchowy jak i osobisty. Das heißt, ich muss weiter auch persönlich die Bibel lesen. To znaczy, że ja muszę też i dalej czytać Biblię osobiście.
Denn ich bleibe persönlich ein Kind Gottes, nicht nur als Ehemann oder Ehefrau. Nie, że ja jestem dalej dzieckiem Bożym jako małżonek czy żona. Und das gleiche gilt für das Gebet. Ich brauche auch persönliches und gemeinsames Gebet. Ja potrzebuję też osobistej i wspólnej z żoną modlitwy. Aber wir als Christen, das soll uns doch als erstes kennzeichnen, dass wir durch Gottes Wort und durch Gebet geprägt sind. Ale my właśnie, dzieci Boże, cechujemy się tym, że modlimy się i czytamy Biblię. Prägt unser Eheleben, unser Familienleben das Wort Gottes und das Gebet? Czy my właśnie to czynimy, czy cechuje naszą rodzinę czytanie słowa i modlitwa? Das steht an erster Stelle. To stoi na pierwszym miejscu. Kennen wir eigentlich Unterhaltungen über Erfahrungen mit dem Herrn Jesus? Czy mówimy również o doświadczeniach, które mieliśmy z Panem Jezusem? Ich meine als Eheleute. Myślę teraz o małżeństwie. Weißt du, lieber Bruder, was deine Frau so geistlich in dem Leben mit dem Herrn Jesus bewegt? Czy ty, bracie, wiesz, co przeżywa twoja żona w tym zakresie duchowym? Weißt du, wie es deiner Frau geistlich geht? Czy ty wiesz, jak duchowo jej się powodzi? Lieben heißt, dieses Bedürfnis deiner Frau zu sehen und dem eine Antwort zu geben. Właśnie miłość polega na tym, aby te potrzeby zauważyć i wyjść im naprzeciw, te duchowe. Deine Frau hat auch geistige Bedürfnisse. Również żona ma te duszewne potrzeby. Vielleicht hat deine Frau den ganzen Tag mit kleinen Kindern sich unterhalten. Może twoja żona cały dzień przebywała z dzieckiem. Du hast den Tag lang mit Kollegen ganz normal reden können. Mit Kollegen, Arbeitskollegen. Du hast den ganzen Tag vielleicht mit Arbeitskollegen sprechen können. A ty miałeś możliwość rozmawiać cały dzień w pracy ze swoimi kolegami z pracy. Żona zajmowała się dzieckiem i rozmawiała z tym dzieckiem. Jetzt kommst du abends nach Hause. Teraz przychodzisz wieczorem do domu. Und deine Frau würde einmal gerne eine halbe Stunde ein vernünftiges Gespräch führen. Twoja żona chętnie by przynajmniej pół godziny chciała porozmawiać z tobą. Eben nicht in der Hektik und nur mit kleinen Kindern. Nie tylko w tym stresie związanym z rozmową z małymi dziećmi i pracą z nimi. Natürlich, du bist abgespannt, du hast gearbeitet. Ty oczywiście jesteś zmęczony i przeżyłeś cały dzień pracy. Meinst du deine Frau nicht? A myślisz, że twoja żona nie? Und trotzdem kommst du nach Hause und hast keine Zeit mit deiner Frau zu reden. A pomimo tego przychodzisz do domu i nie masz żadnego czasu, aby z żoną porozmawiać. Viele von uns Männern brauchen das nicht. Wielu z nas mężczyzn nie potrzebuje tego. Aber lieben heißt nicht das zu tun, was ich brauche, sondern was meine Frau braucht. Ale miłość nie oznacza tego, wypełnianie tego, co ja potrzebuję, tylko właśnie tego, co potrzebuje żona. Dann bin ich bei der seelischen Seite. A więc jesteśmy przy tej stronie duszewnej. Vielleicht braucht deine Frau dich einfach mal abends eine halbe Stunde bei ihr. In ihrer Nähe. Bei dir. Może wystarczy tylko żonie tyle, że przez pół godziny będzie po prostu przy tobie. Hast du diese Zeit oder sitzt du gleich an deinem Computer oder liegst unter deinem Auto? Czy masz czas na to, albo siedzisz przy swoim komputerze i albo zajmujesz się samochodem? Vielleicht will sie gar nicht viel reden, sondern einfach mal, dass ihr Mann da ist, wo sie ist. Może nie chodzi wcale w niektórych przypadkach o rozmowę, tylko chodzi o samo przebywanie. Die Seite der Seele ist auch, dass eine Frau von ihrem Mann geschätzt werden möchte. Ta strona duszewna to jest też to, że żona jest doceniana przez męża. Wann hast du deiner Frau das letzte Mal gesagt, dass du sie liebst? Kiedy ostatni raz powiedziałeś swojej żonie, że ją kochasz?
Vielleicht brauchst du das nicht. Może ty nie potrzebujesz tego mówić. Aber vielleicht sie. Ale ona to potrzebuje. Weißt du das? Czy wiesz o tym? Das musst du selber herausfinden. Ty to sam musisz zauważyć. Das ist von Person zu Person unterschiedlich. To jest oczywiście różnie. Różnie osoby to odbierają i widzą. Vielleicht möchte sie einfach mal einen Blumenstrauß haben. Darüber würde sie sich freuen. Może dobrze by było, gdybyś bukiet kwiatów przyniósł swojej żonie. Ona może tego potrzebuje. Oder einfach den ersten Brief nach der Verlobungszeit mal. Den ersten Brief nach der Verlobungszeit. Erinnerung, denkst du jetzt? Nein, einen Brief, den man neu schreibt für... Ach so, einen Brief schreiben. Ja. Albo może napisać jakiś list do żony, taki osobisty, i podarować jej ten list. Ich weiß es nicht. Du musst mit deiner Frau darüber reden und das herausfinden. Ja wszystkiego nie wiem. To ty musisz wiedzieć, co ona potrzebuje, odnaleźć to. Und dann gibt es noch die körperliche Seite. A później też chodzi o stronę cielesną. In unserer Gesellschaft spricht man nur darüber. W naszym społeczeństwie mówi się tylko o tym. Und das ist, und das oft in ein sündiger Weise. I niestety w bardzo zły sposób. Unter Christen spricht man praktisch gar nicht darüber. Między chrześcijaństwem, w chrześcijaństwie właściwie wcale się o tym nie mówi. Vielleicht ist das auch nicht gut. Może to też nie jest dobre. Die körperliche Seite umfasst eine ganze Breite. Ta strona cielesna jest bardzo szeroka. Vielleicht möchte deine Frau einfach mal einen Spaziergang Hand in Hand mit dir machen. Może twoja żona chce tylko z tobą iść na spacer i trzymać się ciebie za rękę. Oder eine Umarmung. Albo pragnie tego, abyś ją objął ramieniem. Denk an deine Frau. Pomyśl o swojej żonie. Nicht an das, was du brauchst. Nie o tym, co ty chcesz. Und wie sieht es aus, wenn Mann und Frau intim zusammen sind? A jak to wygląda, kiedy mąż i żona są w tym intymnym czasie z sobą? Suchst du dich oder suchst du die Freude deiner Frau? Czy szukasz tylko siebie, czy też i radości swojej żony? Lieben heißt, dass die Frau an erster Stelle steht. Miłość oznacza, polega na tym, że żona stoi na pierwszym miejscu. Glücklich als Ehemänner werden wir dann sein, wenn wir nicht uns selbst, sondern unsere Frau glücklich machen. Szczęśliwe jest to życie małżeńskie, kiedy my nie szukamy swoich rzeczy, tylko tego, co jest żony, i stawiamy te rzeczy na pierwszym miejscu. Das heißt nicht, dass für euch Frauen nicht dasselbe gilt. To nie oznacza, że żona potrzebuje tego samego. Das wird nicht so ausführlich in der Schrift dargestellt. O tym nie jest całkiem, znaczy tak bardzo wyraźnie czy powiedziane w Słowie Bożym. Weil das für euch als Frauen eher selbstverständlich ist. Gdyż dla was niewiast małżeństwo jest rzeczą oczywistą, jasną. Aber denkt auch ihr als Frauen daran, dass die Bedürfnisse eurer Männer in diesen drei Bereichen andere sind als die euren. Ale pamiętajcie wy też o tym, że w tych trzech zakresach potrzeby mężów są inne niż wasze. Uns Männern wird der Maßstab der Liebe vorgestellt. Nam mężczyznom teraz pokazane jest miara miłości. Vers 25, wie auch der Christus die Versammlung geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. W 25. wierszu czytamy o tym, jak Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie. Liebe heißt Hingabe. Miłość oznacza poświęcenie, danie się, oddanie się. Christus hat sich ganz für uns hingegeben. Pan Jezus oddał się całkowicie dla nas. Ob wir wohl bereit sind, uns auch für unsere Ehefrauen hinzugeben. A jak dalece my jesteśmy gotowi naszym żonom się poświęcić, oddać? Noch ein letzter allgemeiner Punkt. Jeszcze jeden taki ogólny punkt. Liebe ist kein Gefühl. Miłość to nie jest
uczucie. Es ist schön, wenn Eheleute auch später noch verliebt sind. Jest bardzo piękne, jeśli też i małżeństwo się miłuje. Aber verliebt sein ist keine Liebe. Ale zakochanym być to nie znaczy się miłować jedynie. Gefühle können in die Irre führen. Bo uczucia bardzo szybko mogą doprowadzić nas, wyprowadzić nas na manowce. Wir, die wir Kinder von dem Herrn Jesus geschenkt bekommen haben, wissen das alle. Wir, die wir von dem Herrn Kinder bekommen haben, wissen, dass Gefühl nicht Liebe ist. Wenn wir, die wir von dem Herrn Jesus Kinder geschenkt bekommen haben, my, którzy otrzymaliśmy jako podarunek dzieci od Pana Jezusa, wissen, dass Gefühle uns in die Irre führen können. Że uczucia mogą nas doprowadzić, wyprowadzić w pole. Wenn wir nachts im Bett liegen und unser Kind schreien hören, jeżeli nasze, leżymy w nocy w łóżku i nasze, słyszymy nasze dzieci płakać, ist unser Gefühl, uns schlafen zu stellen. To nasze uczucie pobudza nas, żeby wstać. Liebe ist aufzustehen. Aha, przepraszam. Żeby chcemy spać, ale wstajemy i idziemy do dziecka. Miłość nas do tego porusza. Liebe ist also eine Entscheidung, eine bewusste Entscheidung unserer Frau zu dienen. A więc miłość jest tym świadomą decyzją służenia żoną. In Vers 26 sehen wir die Tätigkeit der Liebe. W 26 wierszu znajdujemy te czyny miłości. Die Fürsorge in allem für unsere Ehefrauen. Troska o dobro niewiast. In Vers 27 sehen wir das Ziel der Liebe. W 27 wierszu widzimy cel tej miłości. Unsere Frau zu ehren und ihr Freude zu bereiten. Aby nasze żony uczcić i sprawiać im radość. Ob wir uns immer vor unsere Frauen stellen? Czy zawsze stawiamy się tylko do dyspozycji naszym żonom? Ob wir nie vor anderen ein negatives Wort über unsere Frauen finden? Czy nie znajdujemy żadnego negatywnych myśli o naszej żonie? Ob wir nie ironisch vor anderen über unsere Frauen sprechen? I wtedy, kiedy nie mówimy ironicznie o naszych żonach. Christus ehrt uns und wird uns sogar verherrlichen. Pan Jezus nas czci i on chce nawet nas uwielbić. So sollen wir mit unseren Frauen handeln. I my właśnie też tak powinniśmy postępować z naszymi żonami. Vers 28 finden wir die Notwendigkeit der Bibel, der Liebe. W 28 wierszu widzimy tą konieczność miłości. Das ist uns nicht freigestellt, das ist nicht uns überlassen, ob wir lieben. To nie jest nam jakby pozostawione do dyspozycji, czy miłujemy. Wir sind schuldig, sie zu lieben. Jest napisane, że my jesteśmy winni miłować. Vers 29 finden wir den Inhalt unserer Liebe. W 29 wierszu widzimy treść naszej miłości. Wir nähren sie, wir pflegen sie. My żywimy i pielęgnujemy. In Vers 29 am Ende finden wir das Motiv der Liebe. Pod koniec tego wiersza znajdujemy motyw tej miłości. Christus. Chrystus. Vers 31 finden wir den Rahmen der Liebe. W 31 wierszu oglądamy ramy tej miłości. Das ist die Ehe. To jest małżeństwo. Außerhalb der Ehe gibt es keine solche Liebe. Poza małżeństwem nie ma takiej miłości. In Vers 32 finden wir das Gegenbild der Liebe. W 32 wierszu znajdujemy obraz przeciwny. Odbicie miłości. Und durch dieses Gegenbild verstehen wir, welch eine hohe Verantwortung wir als Ehemänner haben. I kiedy patrzymy na to odbicie, to widzimy, jaką wielką odpowiedzialność mamy my, mężowie, aby miłować. So wie Christus, so sollen wir. Tak jak Chrystus, tak powinniśmy i my. Damit noch ganz kurz zu Kapitel 6, Vers 4, zu Erziehung. I jeszcze krótko
Szósty rozdział, czwarty wiersz do wychowywania. Ist das nicht wieder auffallend, dass nicht die Mütter angesprochen werden, sondern wir Väter? Czy nie zauważamy tutaj, że nie do żon skierowane, do matek są te słowa, tylko do nas, ojców? Natürlich haben wir die höhere Verantwortung. Oczywiście my mamy to, dlatego że my mamy tą większą odpowiedzialność. Aber offensichtlich, weil auch in Kolosser 3 wir Väter erwähnt werden. Ale może dlatego, że i my jesteśmy, do nas Słowo Boże się zwraca w liście do Kolosan 3. Sind wir Väter diejenigen, die sehr schnell falsch handeln. Jesteśmy tymi, którzy bardzo często jako ojcowie czynią coś źle, szybko. Wir sollen unsere Kinder nicht zum Zorn reizen. My nie powinniśmy pobudzać dzieci do gniewu. Wir können unsere Kinder überfordern. My mamy dzieci wychowywać, napominać. Wir können übermäßig streng sein. My możemy być ponad miarę ostrymi. Wir können ihren Freiraum so eng machen. My możemy tak bardzo zawęzić ich wolność, dass wir ihre Seele, ihr Herz verwunden. Że my zranimy ich serca i duszę. Wir werden aufgefordert, sie zu erziehen. My jesteśmy wzywani do tego, aby je wychowywać. Wohin sollen wir sie ziehen? Gdzie powinniśmy je wychowywać? Albo w jakim kierunku? Zu dem Herrn Jesus. W kierunku Pana Jezusa. Wir haben also als Väter die Verantwortung, unsere Kinder zu dem Herrn Jesus zu führen. A więc my mamy odpowiedzialność jako ojcowie kierować nasze dzieci do Jezusa. Wunderbar, wenn unsere Ehefrauen das übernehmen. Cudownie, że nasze żony to też robią. Aber die Verantwortung haben wir. Ale odpowiedzialność spoczywa na nas. Aber selbst wenn unsere Kinder, Gott sei Dank, errettet sind. Ale nawet jeśli nasze dzieci, chwała niech będzie jemu, Panu za to, są wyratowane, ziehen wir sie weiter zu dem Herrn Jesus. To my dalej je wychowujemy ku Panu Jezusowi. Unser Ziel darf doch nicht sein, dass unsere Kinder Abitur machen oder studieren. Naszym celem nie może być to, że nasze dzieci zdadzą maturę i będą studiować. Wenn das der Weg des Herrn für sie ist, ja. Jeśli jest to drogą Pana z nami, to oczywiście tak. Aber dafür beten wir doch nicht, oder? Ale za to się nie modlimy, albo? Wir beten doch dafür, dass sie gläubig werden. My modlimy się, aby one były wierzące. Und ist dann unser Gebet zu Ende? I czy nasza modlitwa wtedy się kończy? Beten wir nicht gleich weiter, dass sie den Herrn Jesus in ihrem Leben ehren? Czy my nie modlimy się dalej, aby nasze dzieci w swoim życiu Pana Jezusa uczciły? Beten wir nicht weiter, dass sie dann später auch einen gläubigen, entschieden lebenden Ehepartner finden? Czy nie modlimy się i nie prosimy o to, aby nasze dzieci znalazły wierzącego partnera? Da fangen wir doch nicht erst mit an, wenn sie 18 sind. To nie zaczynamy, takie modlitwy nie zaczyna się wtedy, kiedy nasze dzieci mają lat 18. Sondern das ist doch gleich unser Wunsch, wenn sie den Herrn Jesus als Retter angenommen haben. Ale to jest od razu naszym życzeniem, kiedy nasze dzieci przyjęły Pana Jezusa. Zucht und Liebe gehören zusammen. Karność i miłość należą czy idą w parze razem. Viel Zucht und wenig Liebe. Za dużo karności, za mało miłości. Führt dazu, dass Kinder hart werden. Doprowadzi do tego, że dzieci stają się twarde. Viel Liebe und wenig Zucht. Za dużo miłości, za mało karności. Führt dazu, dass Kinder einen eigenen Weg gehen. Prowadzi do tego, że dzieci idą swoją drogą. Viel Liebe und viel Zucht wird sie zu dem Herrn Jesus führen. Wiele miłości i wiele karności prowadzi nasze dzieci do Pana Jezusa. Wir können unsere Kinder nicht bekehren. My nie możemy naszych dzieci nawrócić. Und wir sind auch nicht diejenigen, die sich auf die Schulter klopfen können, wenn sie sich bekehrt haben und einen guten Weg gehen. I my nie jesteśmy też jeśli nasze dzieci się nawrócą, to i też to nie jest nasza zasługa jakby. Aber wir wollen unsere Verantwortung sehen. Ale my chcemy widzieć cały czas naszą odpowiedzialność. Das wichtigste Erziehungsmittel ist das Vorbild. Bo
Tą bardzo dobrą metodą wychowawczą jest przykład. Wenn ihr als Mütter euch euren Männern nicht, als euren Ehemännern nicht unterordnet, wie wollt ihr verlangen, dass eure Kinder gehorsam sind? Jeśli wy jako mamy, żony, nie chcecie być uległe swoim mężom, to jakże możecie oczekiwać, aby dzieci były wam posłuszne? Wenn ich meine Ehefrau nicht liebe, wie will ich erwarten, dass meine Kinder den Herrn Jesus lieb haben? Jeżeli ja nie miłuję swojej żony, to jak mogę oczekiwać, aby moje dzieci miłowały Pana Jezusa? Wenn ich nicht regelmäßig in der Bibel lese, wie soll ich erwarten, dass meine Kinder das tun? Jeżeli ja regularnie nie czytam Biblii, to jak mogę tego żądać od dzieci? Dasselbe gilt auch für das Gebet. To samo dotyczy modlitwy. Wenn ich nicht oder wenn ich bei der kleinsten Kleinigkeit nicht zu den Zusammenkünften komme. Jeżeli ja z powodu najmniejszych drobnostek nie idę na zgromadzenie, wie sollen meine Kinder lernen, diesen Wert der Versammlungsstunden zu erkennen? To jak mogą się moje dzieci nauczyć, co oznacza, jaką wartość ma zgromadzenie? Wenn ich eine Sünde, die ich meinen Kindern gegenüber begehe, wenn ich zu hart bin, nicht bekenne. Jeżeli jestem za twardy i nie umiem tego wyznać, wie sollen meine Kinder lernen, ihre Sünden zu bekennen? To jak moje dzieci mają się uczyć wyznawać swoje grzechy? Glaube nicht, dass das Bekenntnis vor deinen Kindern, wenn du gegen sie gesündigt hast, dass es dich klein in ihren Augen macht. Nie myśl sobie, że jeśli źle zachowałeś się, czy zgrzeszyłeś w stosunku do swoich dzieci i wyznasz to, to uczyni cię to mniejszym przed nimi. Lasst uns eine Brücke des Vertrauens für unsere Kinder bauen. Chciejmy budować most ufności w stosunku do naszych, czy ku naszym dzieciom. Lasst uns Zeit nehmen, wenn unsere Kinder klein sind. Weźmy sobie czas wtedy, kiedy nasze dzieci są małe. Spędzajmy z nimi czas. Wenn wir für unsere kleinen Kinder keine Zeit haben, bo jeśli nie będziemy mieli czasu wtedy, kiedy dzieci są małe, haben unsere großen Kinder für uns keine Zeit mehr. To dzieci będące dorosłe nie będą miały czasu dla nas. Und lasst uns nicht glauben, dass wenn wir unseren Kindern Grenzen setzen, das dazu führt, dass sie dagegen letztlich aufbegehren. I myślmy, nie myślmy też, że jeśli dzieciom postawimy wyraźnie granice, to one będą, że to będzie niewłaściwe. Wenn wir unsere Kinder zu gehorsam erziehen, bo jeśli dzieci wychowujemy w posłuszeństwie, dann werden sie den ersten wesentlichen Akt des Gehorsams ihrer Bekehrung auch erleben. To przeżyjemy też i ten pierwszy akt posłuszeństwa, mianowicie nawrócenie. Erziehung ist vielleicht eines der schwersten Dinge für uns als Gläubige. Wychowanie, myślę, jest jednym z najbardziej trudnych punktów w naszym życiu. Und wir alle brauchen darin Gnade. I wszyscy potrzebujemy do tego łaski. Die wollen wir von unserem Herrn Jesus erbitten. Tę chcemy uprosić od Pana Jezusa. Dankeschön.